Tu Kazimierz, dzień dobry Państwu. Także wracamy z wycieczki do Halifaxu. Tu jest nasz piękny statek i teraz wchodzimy trapem takim przedłużanym na czwarty pokład. Tam na czwarty pokład. Tam wyżej są łodzie ratownicze. Więc byliśmy na wycieczce autobusem. Zwiedziliśmy cmentarz, gdzie leżą ofiary Titanica. 150 osób na Titaniku. Płynęło około 2,5 tysiąca ludzi. 1300 zginęło. 700 się uratowało i pojechało do Nowego Jorku, tam gdzie mieli cel podróży. No i taki wniosek, że Titanica było to 15 kwietnia 1912 roku. Statek Titanic rozbił się o górę lodową. Był bardzo nowoczesny, podobno bardzo to odporny, niezatapialny i tak dalej, jednak utonął. I taki wniosek, że Titanic budowali najlepsi inżynierowie na świecie, jednak zatonął. A Arkę Noego budował Noe, amator. Arka Noego uratowała ludzkość przed zagładą. No i dowiedziałem się jeszcze, że w Halifaxie, tutaj w Kanadzie, miała miejsce eksplozja. W 1917 roku, 6 grudnia w porcie, zginęło 2000 ludzi, 1000 było rannych i na pomoc przybyła Massachusetts, gubernator, przysłał tutaj setki lekarzy i pielęgniarek i oni leczyli tych rannych ludzi i w podzięce za to, jako wyraz wdzięczności, co roku Halifax wysyła w prezencie na Boże Narodzenie do Massachusetts 115-metrowych choinek, 50 stóp wysokości. 15-metrowe, 15 metrów to jest jakby 3 razy wysokość domu. No, to tyle. Na razie. Pa, pa, bye, bye. Pa, pa, bye, bye.